Witam po raz kolejny w filmie związanym z miastem Lublin i jako pierwszy na YouTubie zrobiłem film o nowych trasach dla linii autobusowych, które w tym roku zostaną wprowadzone prawdopodobnie pod koniec wakacji. Zapraszam na film pod tytułem Nowe trasy linii autobusowych w Lublinie. Najpierw zaczynamy od linii 5, która została przedłużona do dworca Lublin i jedzie dodatkowo przez Królewską, Wyszyńskiego, Zamojską, Lubelskiego Lipca, Młyńską i Gazową. Linia 6 zostanie wydłużona do Żeglarskiej i pojedzie dodatkowo przez Naukowskich. Linia 8 będzie zajeżdżać na pętlę Żeglarska i dojedzie do Poligonowej, jadąc trasą likwidowanej powoli linii 4. Linia 13 zastąpi linię 11 na odcinku od Związkowej do Węglarza. Linia 17 pojedzie ulicami, którymi jeździ linia 11, czyli przez Bursaki, Rapackiego i Ceramiczną. Linia 18 pojedzie jeszcze przez Elizówkę i Dysa. Linia 20 pojedzie przez Herberta od strony Zębożyckiej, Dunikowskiego i Wyścigową, a potem na Kunickiego z powrotem. Linia 22 też przedłużona do dworca Lublin jak linia 5, 24, 52 i 74. Linia 25 pojedzie dodatkowo przez Zamojską, Wyszyńskiego, Królewską, Lubartowską, Aleję Tysiąclecia, Lwowską, Aleję Andersa, Mełgiewską, Gospodarczą, Hutniczą, Aleję Witosa, Grygowej oraz Pancerniaków, zastępując linię 1, ale w drugą stronę pojedzie przez Wodopojną, Świętoduską, Bajkowskiego i Królewską. Linia 26 dojedzie do Koncertowej, jadąc przez Zelwerowicza i Koncertową. Ta linia będzie jeszcze wydłużona do Węglin Wróbla, jadąc przez Armii Krajowej, Orkana, Roztocze, Aleję Jana Pawła II i Aleję Kraśnicką. Linia 27 zostanie wznowiona na trasie Żeglarska-Zbożowa, ale tymczasowo na trasie Żeglarska-Poligonowa. Linia 29 pojedzie przez Ruską, Lubartowską, Obywatelską, Jaczewskiego i Prusa. W drugą stronę przez Lubartowską i Aleję Tysiąclecia. Linia 30 zostanie skierowana przez Muzyczną, Głęboką, Filaretów, Zana, Aleję Kraśnicką i Aleję Warszawską. Linia 31 zostanie wydłużona do Węglin Wróbla, zajeżdżając na osiedle Poręba. Linia 32 zostanie wydłużona do Lipniaka, jadąc przez Zana i Wojciechowską. Linia 34 zostanie wydłużona do Żeglarskiej. Linia 37 pojedzie w dwie strony przez Sławinkowską, Wilową i Aleję Sikorskiego. Linia 39 zostanie skrócona do osiedla Widok, ale wtedy autobusy by się przepychały między innymi autobusami, dlatego tak jak mówiłem, powinna zostać skrócona do Zana Leclerc. W adnotacji znajduje się odnośnik do poprzedniego filmu. Linia 44 pojedzie przez Zana i Filaretów w dwie strony. Linia 45 pojedzie przez Muzyczną, Nadbystrzycką i Aleję Jana Pawła II. Linia 70 będzie jechać w taki sposób, jaki teraz widzicie na zrzucie ekranu, i nie mamy pojęcia, o co tu chodzi. Linia 71 to będzie linia, która będzie jechać przez Filaretów, Zana, Nadbystrzycką, Krochmalną, Diamentową, Zębożycką, Herberta, Dunikowskiego, Wyścigową, Smoluchowskiego, Inżynierską, Wrotkowską, Diamentową, Krochmalną, Nadbystrzycką, Zana i Filaretów. Linia 73 też jakaś dziwna. Nie rozumiem, dlaczego tak zrobili schemat tej linii. Teraz pora na pośpieszne linie. Linia 301 pojedzie przez Daszyńskiego, Kasztanową, Niepodległości, Ponikwodę, Walecznych, Aleję Andersa, Lwowską, Aleję Tysiąclecia, Aleję Solidarności, Aleję Sikorskiego, Aleję Kraśnicką, Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Aleję Jana Pawła II i Granitową. Linia 302 pojedzie przez Chojny, Elsmera, Aleję Kompozytorów Polskich, Lubomelską, Wieniawską, Krakowskie Przedmieście, Chopina, Steina, Lipową, Narutowicza, Nadbystrzycką, Aleję Jana Pawła II i Filaretów. W drugą pojedzie przez Chopina, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja, Dolną 3 Maja, Aleję Solidarności i Aleję Kompozytorów Polskich. Jak coś, to korzystałem ze strony ztmlublin.eu i Fototrans, Kompozytorów Pracy. Kompozytorów Pracy.